Po lewej stronie wykresu zaznaczony jest ciężar ładunku. Maksymalny udziwik wózka wskazany na tym diagramie to 4,5 tony. Pod wykresem zaznaczone są odległości środka ciężkości ładunku od czoła wideł. Największa odległość wskazana na tym diagramie to 1600 mm, czyli 1,6 m. Na tej podstawie możemy wywnioskować, że maksymalna długość lub szerokość ładunku to 3,2 m. Na wykresie zaznaczona jest także maksymalna wysokość podnoszenia tego wózka. Która w tym przypadku wynosi 4 metry. Jeśli na diagramie nie ma podanych innych wysokości podnoszenia, to znaczy, że nie wpływa ona na redukcję udźwigu. I podczas rozwiązywania zadań zawsze korzystamy właśnie z tego parametru. Zadanie. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu, określ maksymalną masę ładunku o wymiarach podstawy 1,6 m na 1,6 m. Aby rozwiązać to zadanie, należy obliczyć, w jakiej odległości znajduje się środek ciężkości ładunku od czoła wideł. Jeżeli ładunek ma wymiary 1,6 m na 1,6 m, to niezależnie od tego, z której strony pobierzemy ładunek, odległość środka ciężkości, jak sama nazwa wskazuje, będzie znajdowała się na środku, czyli w odległości 800 mm. Następnie na dole skali należy odszukać i zaznaczyć tą wartość. Z tego miejsca jedziemy pionowo do góry, aż do momentu przecięcia z linią oznaczającą wysokość podnoszenia. W tym przypadku będzie to 4 m. Teraz należy ustalić maksymalny ciężar ładunku. W tym celu od punktu przecięcia prowadzimy poziomą linię w lewo. Jak widać w przypadku tego zadania, maksymalny ciężar ładunku o podstawie 1,6 m na 1,6 m wynosi 4000 kg, czyli 4 tony.